Ile razy mi coś nie wyszło w życiu? Zastanawiałem się dlaczego, co było powodem. Dlaczego akurat ja? Przecież nic złego nie zrobiłam. No a potem przypominam sobie, że okej, jednak coś złego zrobiłam i to zło powróciło. To spotyka każdego z nas, w szczególności młodych ludzi, którzy dopiero uczą się na swoich błędach. Czasami udaje się dojść do wniosku, że to może mieć coś wspólnego z karmą. Jeśli wierzyć w karmę, to dlatego nam się coś złego przytrafia, bo sami coś złego komuś czy czemuś wyrządzamy. Ale dobro też wraca i to jest właśnie karma i my chcemy to pokazać na wielkim ekranie. Razem z kolegami chcemy nagrać film we Wrocławiu o zjawisku karmy, czyli zjawisku przyczyny i skutku. Ten film powinien być przede wszystkim autentyczny, prawda? O ludziach, o tych zjawiskach, które spotykają ich na co dzień. Kiedy robię film, nieważne w jakim charakterze, robię coś kreatywnego z kreatywnymi ludźmi, młodymi, wspaniałymi, z pomysłami, to czuję, że żyję. I to jest właśnie fajne. To jest klucz całego przedsięwzięcia. Te doświadczenie pracy z ludźmi, obcowania, dzielenia się ze sobą doświadczeniami, które już zdobyliśmy do tej pory i budowania nowych doświadczeń. Bo nasze życie to coś więcej niż nudne obowiązki, codzienna rutyna. Jeżeli przyłożycie cegiełkę do stworzenia naszego filmu, również będziecie jego twórcami, więc zapraszamy Was serdecznie do udziału w naszym filmie. Jesteśmy przekonani, że z Waszym wsparciem uda nam się ten projekt zrealizować. Możemy na chwilę się zatrzymać w tym pędzącym świecie, pomyśleć, zdobyć może ważną dla nas refleksję. I to jest właśnie piękne.